Witam wszystkich serdecznie, tutaj ESCT StarCraft. Zapraszam Was do laderka. Staram się troszkę ciszej uderzać w klawiaturę, ponieważ wiem, jak bardzo jest to przeszkadzające. Odsunąłem ją troszkę od mikrofonu, mam nadzieję, że będzie trochę mniej słychać. Słuchajcie, słuchajcie, mam troszkę czasu, skomentowałem parę meczy, które gdzieś tam sobie oczekują na YouTubie, na publikację. No i postanowiłem też doczucić laderka do tego, żeby coś było innego, trochę profesjonalnych meczy, trochę jakichś takich ogłoszeń i innych rzeczy około StarCraftowych, powiedzmy. No i właśnie trochę jakiegoś laderka. Gram przeciwko Protossowi, więc zastanawiam się, co by zagrać, w co by tu pójść. Dawno tak sobie myślę, że nie robiłem Blinkstalkerów. Może to będzie dobra opcja? Myślę, że tak. Myślę, że mogę się na to zdecydować. Ok, to niech będą Blinkstalkery. Oczywiście build orderu szczegółowego nie pamiętam, ale mniej więcej ogarniam, jak się to powinno odbywać. Generalnie idea jest taka, że buduje się Stalkery i researchuje się Blink. Czyli generalnie coś, co jest w granicach moich możliwości. No a jak to się skończy, to jest już oczywiście zupełnie inna historia. I trzeba by zacząć skautować. Tam nic nie ma. Tu. Dobra. Czyli probki już wysłane. Jeszcze jeden kronobuścik. Budujemy pylona. I wydobywujemy trochę gazu. Wydobywujemy chyba jest całkiem polskim słowem. Okej. Dobra, no to Cybercore. I jeszcze się przyda drugi asymilator. Czy nie będzie stać na niego? Chyba później trochę probkę, ale no nawet nie. Czyli całkiem spoko. Dobrze. Do Blinkstalkerów wbrew pozorom trzeba dużo gazu. Tak naprawdę się zastanawiam, czy nie powinienem był tego ekstraktora, asymilatora oczywiście wybudować czubkę wcześniej wręcz. Ale nie zrobiłem tego, a teraz już za późno na to, by zmienić zdanie. Ok, tu widzimy, nie ma Protossa. Mam nadzieję, że te laderki nie są jakieś bardzo uciążliwe w oglądaniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że ciągłe skakanie po ekranie między jednostkami i tak dalej, no to może być troszkę nieprzyjemne, ale niestety tak właśnie wygląda StarCraft, więc sorry, przepraszam Was. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. No i dobrze, i dla tych, którzy mnie uważnie słuchają, to zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału SCT StarCraft, dokładnie tak. O, tu jest, o nie, Forgate. Dobrze. No to tak, schowamy probkę tam, o ile się jeszcze uda. Mothership Core, Sentry już jest w drodze. No i już jest trochę za późno na to, by zmienić mój plan na ten mecz. Mogę tylko się jakoś w miarę przygotować. Więc dodatkowe gatey, chronoboost na tym, na warp gate, żeby oczywiście możliwie wcześniej przyszedł. Jeszcze jedno sentry, jeszcze zelot. Chronobuścik, bo czemuż by nie? Powinienem był chronobustować oczywiście. O, dobry Forgate. Naprawdę dobry Forgate. Aha, jest Mothership Core. Bo mnie widział na górze.
Dobra, trzeba dodawać pylona, to się przyda. No i dobra, wybroniłem się, słuchajcie, to jest całkiem nieźle. Co będzie follow-upem? Robo z tego względu, że spodziewam się jakichś Dark Templarów. Ciekaw jestem, czy on widział tego Twilight Council zabudowanego przeze mnie. Niszczą dużo pylonów, co jest zawsze fajne, bo supply... No stracił 3 pylony, tak? To jest 300 minerałów, sporo supply, więc na plus dla mnie. Ale w tym momencie wydaje mi się, że w miarę priorytetowo powinienem potraktować wybudowanie jakiejś ilości obserwerów w połączeniu z Mothership Core'em i Planetary Nexusem powinienem być w stanie się obronić przed ewentualnymi Dark Templarami. O właśnie, to jest ważna rzecz w tym momencie. No i dobra, i będziemy wchodzić Blinkstalkerami. Najpierw zrobimy tak. Darmowy scout w wykonaniu Protossa zawsze jest fajny. O, bardzo dobrze, tak jest. Buduj Nexusa. Natychmiast jak ja tu wejdę, on go skanceluje. Aha, kanon, Stargate, kanony? No, z jakiej paki on ma tyle kanonów? No dobra, to by było na tyle. Moim skromnym zdaniem. To by było na tyle. Uff, troszkę miałem farta, troszkę ten jego forget był nie do końca idealnie wykonany. Ale udało się obronić i ostatecznie udało się wygrać, więc świetnie. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do komentowania i narzekania na moją grę i do następnego kasta.